Telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Edyta Hołdyńska. Naszym gościem w tym punkcie programu będzie Piotr Ćwik, zastępca szefa kancelarii prezydenta RP, a w kancelarii rzeczonego prezydenta zmiany Krzysztof Szczerski objął stanowisko ambasada przy ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zastępuje go Jakub Kumoch na dotychczasowym stanowisku, czyli szefa Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta. Dołączyła do kancelarii także pani minister Bogna Jankę. A my w tym punkcie programu pytamy i o te zmiany, i o plan na tę drugą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy. Rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, więc swojego rodzaju podsumowania początku tej drugiej kadencji możemy już dokonać. Zresztą poczynił to w poniedziałek na spotkaniu z naszą redakcją w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Także sam pan prezydent Andrzej Duda mówił między innymi o książce naszego redakcyjnego kolegi Marcina Wikło o kampanii prezydenckiej, o tym pierwszym roku prezydent Andrzej Duda. Posłuchajmy. Chodzi o to, co ja czuję, tylko i wyłącznie. Czy ja czuję, że ja dobrze realizuję swoje zadanie, czy ja czuję, że nie realizuję dobrze swojego zadania. Ja uważam, że dobrze realizuję swoje zadanie. Miałem duży problem w pandemii, bo specyfika funkcji prezydenckiej jest taka, że to jest w ogromnym stopniu funkcja, którą widać wtedy, kiedy są wydarzenia zewnętrzne, czy to międzynarodowe, czy wydarzenia o charakterze takim ceremonialnym. Tak, no tak ona jest ukształtowana. Jeżeli nie ma wydarzeń ceremonialnych, nie ma spotkań w Pałacu Prezydenckim, nie ma spotkań na zewnątrz, nie ma spotkań międzynarodowych, nie ma tego blasku fleszy, przy którym pojawiają się prezydenci, no to funkcja prezydenta jest bardzo mało frapująca i nikt się tym nie interesuje. Właśnie o takim zniknięciu z tego powodu, z mediów, ale nie mniej ważnych zadaniach prezydenta Andrzeja Dudy porozmawiamy z gościem. Raz jeszcze przypominam, że to Piotr Ćwik, zastępca szefa kancelarii prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry wszystkim państwu. Panie ministrze, jaka jest już dzisiaj ta kadencja i jaki jest plan na kolejne lata? Co zmieniają nowi ministrowie? Co zmienia odejście Krzysztofa Szczerskiego? No, odejście pana ministra Krzysztofa Szczerskiego od pewnego czasu było już faktem i była o tym powszechna wiedza. Pan minister Krzysztof Szczerski z bardzo bogatym doświadczeniem. No nie zgodzę się. Faktem to stało się, kiedy odszedł de facto wyjeżdżając do Nowego Jorku, czyli w tym tygodniu. Tak, tak, ale to, że dostał już oficjalną nominację ze strony Komisji Sejmowej i procedura powołania była w trakcie, o tym wiedza była, więc ta zmiana była zmianą naturalną. Przyszedł na miejsce pana ministra Krzysztofa Szczerskiego, który był pierwszym ministrem zarządzającym Biurem Polityki Międzynarodowej, pan minister Jakub Kumoch, dotychczasowy ambasador Polski w Turcji, także polityk doświadczony, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. No i do zespołu pana prezydenta dołączyła też pani minister Bogna Jankę, która będzie odpowiedzialna za kwestie związane z dialogiem społecznym, budowaniem tego dialogu, na którym panu prezydentowi bardzo zależy. To jest jedno z zadań, które na tą kadencję także stawia przed sobą pan prezydent, o tym wielokrotnie mówił. Prezydent jest przecież człowiekiem dialogu i nie stroni nigdy od rozmów i spotkań. Te dialogi, rozmowy na poziomie kancelarii toczą się wciąż. Przypomnę, że realizowana jest bardzo aktywnie i mocno seria spotkań z młodymi w pałacu, którą realizuje jeden z doradców prezydenckich, pan doradca Łukasz Rzepecki. Spotykał się przez ostatnie miesiące w dużej części w formie online z uwagi na sytuację pandemiczną z radami młodzieżowymi z poziomu poszczególnych województw, powiatów, gmin. Wczoraj odbyło się takie spotkanie w Pałacu Prezydenckim już na żywo, także z młodzieżówkami partyjnymi. Dobre z tego, co słyszałem, merytoryczne spotkanie, rozmowy, które młodzi prowadzili w Pałacu Prezydenckim. Panie ministrze, dialog bardzo ważny, spotkania, zresztą to wielu na to wskazuje, jest mocną stroną prezydenta Andrzeja Dudy, właśnie poruszanie tłumu, docieranie do tłumu, łatwość nawiązywania kontaktów. Jaki jest plan w takim razie, jeżeli chodzi o takie i inne spotkania w najbliższym czasie, czy w pałacu, czy właśnie wyjeżdżając w Polskę? Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, że będą jeździć i przekonywać Polaków do Polskiego Ładu. A pan prezydent?
A pan prezydent konsekwentnie powtarza, że druga kadencja to realizacja tych zadań, których nie udało się dokończyć i zrealizować w pierwszej kadencji. Bardzo szeroka sfera działań, jeśli chodzi o programy społeczne, bo przecież przygotowywany jest projekt ustawy, który już jest na końcowym etapie uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia, jeśli chodzi o centra 75+. Jesteśmy na etapie pewnej ewaluacji ustawy prezydenckiej, jeśli chodzi o centra usług społecznych. Będziemy chcieli zdynamizować ten proces i po zakończeniu roku 2022, kiedy rozpocznie się nowa perspektywa unijna, zapewnić środki finansowe na realizację tych zadań w dużo większej skali w wielu samorządach na terenie całego kraju. To także to, co jest związane z działaniami, które wymusiła pandemia, bo przecież plany prezydenckie przedstawiane w kampanii ubiegłorocznej były precyzowane. Myśleliśmy o tym, że pandemia zakończy się w roku 2020. Tymczasem mówimy o kolejnych falach, które mogą nadejść. Wszystko to jest związane z potrzebą intensywnych działań, jeśli chodzi o wzmacnianie służby zdrowia, ale też o wzmacnianie polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców. Pani redaktor wspominała o tym, że pan prezydent trochę zniknął, o tym mówił też pan prezydent rzeczywiście w poniedziałek, trochę zniknął w czasie pandemii, ale to nie było tak, że prezydent się nie spotykał. Ja jestem w kancelarii pana prezydenta od października i muszę powiedzieć, że śledziłem to z bliska, widząc te spotkania gabinetowe, które odbywał prezydent, konsultując wiele ważnych działań i inicjatyw, które później były podejmowane, konsultowane i realizowane przez rząd, jeśli chodzi o kolejne tarcze antykryzysowe. Także tutaj aktywność prezydenta oczywiście cały czas występowała. No i z pewną nadzieją patrzy pan prezydent oczywiście też na program Polskiego Ładu, który został zaproponowany przez rząd i będzie opisywany w kolejnych projektach ustaw, które będą procedowane, a następnie będą trafiały finalnie do podpisu pana prezydenta. Przypomnę tylko, że jednym z takich zasadniczych zapisów tego programu Polski Ład jest ta sprawa, którą jeszcze w kampanii w 2015 roku podnosił pan prezydent, mówiąc o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tysięcy złotych. No to wielka radość i satysfakcja z tego, że te propozycje prezydenta zostały dostrzeżone i będą realizowane i pewnie by można jeszcze parę innych wymienić. Dodam jeszcze, że bardzo ważną kwestią też, o której mówił prezydent w kampanii wyborczej i którą konsekwentnie realizował, jest także postawienie na to, co strona rządowa nazywa zrównoważonym rozwojem, czyli równomierny rozwój Polski, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, poprawie infrastruktury. Prezydent bywał w wielu miejscach na tych ważnych, takich sztandarowych inwestycjach infrastrukturalnych, które są realizowane, ale bywał i będzie też obecny na miejscu tych mniejszych inwestycji, mniejszych działań, które jednak są bardzo ważne dla mieszkańców tak zwanej Polski lokalnej, mieszkańców, którzy oczekują tego, aby właśnie mogli bezpiecznie, szybko, komfortowo przemieszczać się po drogach kolejowych. To jest też troska i starania prezydenta i mocna współpraca z Ministerstwem Infrastruktury. Powiedział pan ważną rzecz, którą ja muszę powiedzieć, że przypominałam na naszej antenie, czyli kwota wolna od podatku i ten pomysł należał do prezydenta Andrzeja Dudy, ogłoszony w kampanii wyborczej. Natomiast Jarosław Gowin, obecnie wicepremier, mówił, że to również jego pomysł. No ale sukces ma wielu ojców, jak wiadomo. Warto o tym przypominać przy tej okazji także. Pytanie jeszcze, panie ministrze, o spotkania zagraniczne, bo mówimy o Polsce, mówimy o działaniu w naszym kraju. Wizyty zagraniczne to jest przecież no, też silna strona prezydenta Andrzeja Dudy. W momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych doszło do zmiany administracji, nowy prezydent Joe Biden, wielu patrzy sceptycznie na wzmocnienie czy dalsze przyjazne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Jak pan sądzi, patrząc i za ocean, i tutaj bliżej na naszym kontynencie, gdzie prezydent się teraz pojawi, w jaki sposób rozmawia także ze Stanami Zjednoczonymi? Ja przypomnę, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych to już trzeci prezydent, z którym współpracuje prezydent Andrzej Duda, bo rozpoczynał tą współpracę jeszcze za czasów prezydentury pana prezydenta Baracka Obamy. Później była współpraca z Donaldem Trumpem, a teraz prezydent Joe Biden. I te spotkania zarówno w formie online'owej, jak i też na żywo między prezydentami, te pierwsze już miały miejsce. Oczywiście Polska jest strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i to przez całe lata się nie zmieniało. I takie będzie staranie i dążenie prezydenta, aby tak to pozostało i tak to jest realizowane. Rzeczywiście aktywność pana prezydenta na arenie międzynarodowej jest bardzo duża. Prezydent podkreśla, że chce budować
pozycję Polski jako lidera regionu, ale także budować pozycję bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa dla Polaków, tego bezpieczeństwa w wymiarze obronnym, tego bezpieczeństwa w wymiarze niezależności energetycznej, tego bezpieczeństwa, które buduje się na podstawie dobrych przyjaźni, traktatów, porozumień, które są zawierane. I takie aktywności, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, będzie pan prezydent realizował. Realizował do tej pory za przyczyną we współpracy z Biurem Polityki Międzynarodowej, którym kierował pan minister Krzysztof Szczerski, teraz będzie kierował pan minister Jakub Kumoch, przygotowując i realizując te właśnie wizyty prezydenckie. W najbliższym czasie, gdzie się pojawi prezydent? Raz jeszcze powiedzmy o planach na najbliższy okres, ten letni także. Zawsze te wizyty są też komentowane. Mówię tu między innymi o wizycie, jeżeli patrzymy też na nazwisko Jakuba Kumocha, nowego ministra, nowego szefa tego biura międzynarodowego przy kancelarii prezydenta, właśnie w Turcji. I tu była krytyka pod adresem, to znaczy pod adresem prezydenta, skierowana ze strony opozycji, mówiąca o tym, że jest to kraj, którego nie powinniśmy naśladować, jeżeli chodzi o demokrację, ale nasz bliski sojusznik w NATO. I tutaj, jeżeli patrzymy właśnie na Sojusz Północnoatlantycki, także zmiany w polskiej armii, nowe czołgi, które trafiają do polskiej armii. Sprawdzam, żeby państwu powiedzieć konkretnie. Amerykański pancerz dla wojsk lądowych RP, także jeżeli patrzymy na Sojusz Północnoatlantycki, ważne zmiany dla polskiej armii. No, pani redaktor przywołała wizytę w Turcji, oczywiście. I tam były drony. Przez opozycję, ale pamiętajmy, że wszyscy politycy Unii Europejskiej, politycy krajów NATO jadą ze swoimi wizytami do Turcji. Jednym z tych polityków jest Andrzej Duda. To kuriozalne uwagi, które były rzucane ze strony opozycji, także wtedy, kiedy pan prezydent składał wieniec w mauzoleum, to w ogóle lepiej tu postawić kropkę i tego nie komentować, bo sami politycy, którzy to krytykowali, potem się z tego wycofywali. Następstwem tej wizyty w Turcji rzeczywiście była ta umowa na zakup nowoczesnych dronów, które tak mają zasilić polską armię. Wczoraj ta informacja o zakupie kolejnego sprzętu, tym razem z kierunku amerykańskiego, czyli zakup czołgów. No, wszystko to oczywiście we współpracy, jeśli chodzi o, prezydent jest też zwierzchnikiem sił zbrojnych, a więc tutaj głos prezydenta i obecność prezydenta w tych działaniach, które realizuje na co dzień minister obrony narodowej, szef sztabu generalnego, oczywiście też ma miejsce. Zresztą przypomnę, że niedawno szef sztabu generalnego został powołany na kolejną kadencję przez pana prezydenta. Po upływie kadencji pan generał Andrzejczak został powołany na kolejną kadencję. Polska armia, no i budowa, wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Ważnym elementem także podczas ostatnich rozmów, podczas szczytu państw G7, tych najbogatszych. Na koniec, podsumowując, panie ministrze, jaka rola Polski we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO i także jeśli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe, jakie realne zagrożenie ze strony Rosji? No, zagrożenia realne. Kiedyś mówiliśmy o takich zagrożeniach, które mają wymiar militarny. Dzisiaj mówimy o zagrożeniach, które mają wymiar hybrydowy. I to też jest bardzo realne zagrożenie, które dotyka wiele krajów na świecie. I także oczywiście przed tym będzie musiała i zabezpiecza się, realizuje zadania Polska. Rząd, ale także i administracja prezydenta i cała sfera armii, która nad tym bardzo wyraźnie i mocno pracuje. Tak więc to jest jedno z bardzo ważnych zadań, jeśli chodzi o wschodnią flankę NATO. Polska tu chce być liderem, jeśli chodzi o rozmowy w grupie NATO na temat wzmocnienia tej flanki, stąd też kolejne decyzje o zwiększeniu obecności sił amerykańskich na terenie Polski. Pamiętajmy, że niestabilną sytuację mamy także u naszego sąsiada wschodniego, czyli na Białorusi. Wszystkie te wydarzenia, które tam się dzieją, są też bardzo mocno monitorowane i śledzone przez prezydenta i na bieżąco konsultowane. Przypomnę, że przy prezydencie działa także Kolegium Prezydenta do Spraw Międzynarodowych, które zostało powołane w ostatnim czasie, które bardzo często się spotyka na spotkaniach roboczych. One niekoniecznie, o nich niekoniecznie mówi się w sferze medialnej, ale te spotkania się odbywają. Prezydent konsultuje te zagadnienia z fachowcami, których zaprosił do współpracy. Podobnie jak się zresztą dzieje, na koniec jeszcze dodam, w tym obszarze Narodowej Rady Rozwoju i kolejnych rad eksperckich, które wokół prezydenta się gromadzą i pracują, przygotowując dobre pomysły, dobre projekty, dobre rozwiązania, które następnie w formie projektów będą pewnie trafiać do parlamentu.
Dziękujemy za rozmowę, za szczegóły co do pracy Kancelarii Prezydenta RP. Dziękujemy panu ministrowi. Piotr Ćwik, naszym gościem. Dobrego dnia. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. Ciepłe życzenia do Pałacu Prezydenckiego i do państwa domów. Zwłaszcza dziękując za uwagę, żegnam się w tym punkcie programu. Do zobaczenia.